Dzień dobry. Dzisiaj Kaszuby w pigułce. Dojechaliśmy do Szymbarka i zabierzemy Was do jedynego w swoim rodzaju Centrum Edukacji i Promocji Regionu. W tym miejscu można poznać język, kulturę i historię Kaszub. O tym, co dokładnie można zobaczyć i zrobić, opowie nam przewodnik, pan Piotr Przytarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w samym sercu Kaszub, w Centrum Edukacji i Promocji Regionu. Możemy zaczynać? Tak, zapraszam bardzo. Tutaj może zaczniemy od tego miejsca pierwszego, od deski, bo od niej się wszystko zaczęło. To jest do tej pory najdłuższa deska świata. Była to odpowiedź na rekord Austriaków. Tak, tutaj zbliżamy się do Bramy Śmierci. To jest replika Bramy Śmierci, która prowadziła do obozu koncentracyjnego Stutthof. Była złożona taka przysięga, że będą szanować ojczyznę, że zachowają pamięć o przodkach, że ziemię ojców zachowają, że będą Polsce i Kaszubom służyć. I na znak tego, że taką przysięgę złożyli, odcisnęli swoje dłonie ci Kaszubi z Kanady. Tutaj replika bunkra Ptasia Wola, który znajdował się w lasach Mirachowskich. Tutaj jak wchodzimy do tego domu, chodzimy od razu po suficie. Wszystkie meble do góry nogami. Tutaj można zakręcić się. Można się zakręcić. Tak, tutaj jest walka Bodnika z Rozumem. To była bardzo ciekawa wycieczka. I cieszę się, że dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, także bardzo panu dziękuję. Ja też dziękuję. Zapraszam do nas, do Szymbarku, na Kaszuby, w samo serce Kaszub. Wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. To punkt obowiązkowy na mapie Kaszub. I warto tutaj przyjechać, bo to po prostu niesamowite miejsce. O czym zapewne sami się przekonacie. Zostańcie z nami, bo już za tydzień zabierzemy Was na równie pasjonującą wyprawę.